No a my już przygotowujemy się do pierwszego z biegów na 400 metrów kobiet. Tak jest. A tutaj między innymi nasza złota medalistka z Berlina, Natalia Kaczmarek. Natalia Kaczmarek, która biegała w półfinale tej sztafety. A tutaj no, będziemy z kim rywalizować. No tak, bo pobiegnie Tetiana Mielnik, czwarta zawodniczka halowych mistrzostw świata w sztafecie z Birmingham między innymi. No i brązowa medalistka z halowych mistrzostw Europy z Belgradu. To ona właśnie na naszych ekranach. Ona pobiegnie tutaj na torze szóstym. Ciekawi jesteśmy, w jakiej dyspozycji przede wszystkim są nasze aniołki Matuszyńskiego. No zobaczymy, szczególnie w drugiej serii, gdzie ten pierwszy skład prawie w całej okazałości się nam zaprezentuje. Natalia Kaczmarek na naszych ekranach, 52 sekundy, 54 setne, jej rekord życiowy z tego sezonu, reprezentantka AZS-u AWF-u Wrocław, nasza medalistka z Berlina. Wszystko się zgadza. Courtney Okolo, Amerykanka, która już potrafi biegać poniżej 50 sekund. Dwa lata temu 49,71, w tym sezonie 50,65, 4 razy 400 na igrzyskach w Rio de Janeiro. Złoto. Złoty medal. Edith Doyle, bardzo utytułowana Brytyjka. Masa medali nie tylko w sztafecie, ale także na płotkach. I Jana Slaninowa, reprezentantka Czech, 54 sekundy i 54 setne w tym sezonie. Jej rekord życiowy, który widzieliśmy u dołu ekranu po lewej stronie sprzed 5 lat, a więc tory od 2 do 6 zajęte w tym biegu z pewnością faworytki, to Courtney Okolo, Tetiana Mielnik, no i trzymamy kciuki. Za Natalię Kaczmarek. Za Natalię Kaczmarek. Edith Doyle na torze trzecim. Ona też tutaj, tak jak wspomniałeś, powinna walczyć o zwycięstwo. Bez fal startu ruszyły i patrzmy na to, że piątym Natalia Kaczmarek, ona goni Tatianę Mielnik, za nią z kolei na torze czwartym Courtney Okolo. Dobrze zaczęła Natalia Kaczmarek, to jest dobry początek naszej reprezentantki. A teraz Brytyjka jakby przycisnęła, rzeczywiście. Na torze trzecim patrzymy na Edith Doyle. Nie liczy się już zupełnie Slaninowa. Natalia Kaczmarek nieco słabnie. Amerykanka Courtney Okolo. Ona tutaj wyraźnie wychodzi na prowadzenie. Doyle wyprzedza także Mielnik, a więc w tym momencie nasza Natalia Kaczmarek na miejscu czwartym. Piątym już chyba w tej chwili walczyć będzie z Czeszką o zajęcie miejsca czwartego w tym biegu. Doyle. A z przodu kto? Doyle czy Okolo? Doyle wygrywa 50. Nie wiemy właśnie, ile, bo się nie zatrzymał nam zegar, na pewno nie 56. Nie, myślę, że poniżej 53 sekund w tym biegu pobiegła reprezentantka Wielkiej Brytanii. Za chwilę. No, pasjonująca końcówka rzeczywiście. Prowadzenie, długie prowadzenie Okolo. A my czekamy na oficjalne rezultaty. Ale biegamy tutaj na 400, a nie na 320 metrów. Tutaj trzeba dobiec do mety. Przede wszystkim ostrzymy sobie zęby na drugą serię. Widzimy tutaj ostatnie metry i ten finish Edith Doyle. Skutecznie. Słabnącą Courtney Okolo. Zwycięstwo Brytyjki zatem przed Amerykanką. A my ponownie przenosimy się do Aleksandra Dzięciołowskiego, który jest już z kolejnym gościem. Tym razem Piotr Lisek, zwycięzca konkursu Skoku o Tyczce, konkursu niezwykle, dzień dobry, emocjonującego, męczącego dla ciebie też, no ale zadowolony po takim skakaniu, na takim stadionie, przy takiej publiczności musisz być.